Wprawdzie Lotko Nepiska to zespół występujący w rozgrywkach Ligi Okręgowej, niemniej rola klubu jest bardzo ważna zarówno w życiu lokalnej społeczności, jeśli chodzi o organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, czy wreszcie szkolenie piłkarzy, którzy często trafiają do wyższych klas rozgrywkowych. Działalność klubu jest więc niezwykle potrzebna. Sporo mówiło się o tym podczas obchodów jubileuszu 75-lecia Lotu Konopiska, które odbyły się na stadionie imienia Ireny Szewińskiej w gminie Konopiska. Przede wszystkim powody do dumy. 75 lat, bardzo długi okres czasu, bardzo burzliwe dzieje, ale tak jak pan powiedział, klub w dobrej kondycji i oby tak dalej, żebyśmy się rozwijali, żeby Akademia Młodzieżowa, którą stworzyliśmy, rozwijała się jak najbardziej, a drużyna seniorska pięła się w górę tabeli i walczyła o jak najwyższe cele. W czasie uroczystości oczywiście podziękowania, wspomnienia, czas na uhonorowanie najbardziej zasłużonych dla działalności Lotu Konopiska i rzecz jasna planowanie najbliższej przyszłości. Na pewno szkolenie młodzieży, to jeszcze raz podkreślam, to jest nasz główny cel, bo już w tym momencie chłopcy z naszej akademii wchodzą do drużyny seniorskiej i to jest przyszłość tego klubu. Marzy nam się budowa boiska sztucznego. Powoli zaczynamy ten projekt, zaczynamy się interesować, jak to zrealizować, ponieważ boisko sztuczne z oświetleniem na pewno by nam tutaj bardzo pomogło, jeśli chodzi o organizację treningów i całej pracy właśnie Akademii Piłkarskiej czy treningów drużyny seniorów. Działalność klubu, o czym sporo mówiło się podczas jubileuszowego spotkania, nie byłaby możliwa bez grona wiernych sponsorów, ale także władz samorządowych, które nie tylko dbają o klubową kasę, ale także zapewniają doskonałą bazę sportową. Staram się to powtarzać cały czas, że jeśli chodzi o bazę sportową w Konopiskach, to jest naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. Wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, doceniają to, bo nie są jakieś tam puste słowa, ale to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.